Chorąży armii carskiej, uczestnik rosyjskiej wojny domowej po stronie bolszewików, kombrik Armii Czerwonej, agent polskiego wywiadu, oficer Policji Państwowej i Służby Granicznej, major Wojska Polskiego, cichociemny, szef Służby Śledczej Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, żołnierz Armii Krajowej. Rzut oka pobieżny na życiorys Bolesława Kontryma wystarczy, żeby stwierdzić, że to postać fascynująca i zasługująca na to, żeby poświęcić sezon na dwójkę właśnie Bolesławowi Kontrymowi. Witam pana Witolda Paska, który jest autorem książek i artykułów poświęconych tej postaci. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. No więc właśnie, fascynująca postać, ale zarazem też tragiczna. No jak nasza cała historia. Ciężko znaleźć w naszej historii, wybrać taki moment, kiedy komuś udało się przeżyć życie nietragicznie, a kto jednocześnie był postacią znaczącą w naszej historii. Zacznijmy od początku, od rodziny Bolesława Kontryma. On wywodził się z Litwy, z rodziny, która miała korzenie i która bardzo długo współpracowała w armii carskiej, była oficerami. Po kolei to byli oficerowie armii carskiej właśnie. Ale wcześniej jeszcze ta rodzina wywodziła się od dziada założyciela Kontryma, który wspólnie z Tomaszem Zanem organizował Uniwersytet Wileński i był jednym z prekursorów tego, aby na Litwie w Wilnie uczono po litewsku, także na uniwersytecie. Jestem ciekaw, czy właśnie ten praszczur Kontrym określiłby się jako Polak, bo on uważał się za Żmudzina. Uważał, że Żmudzin to bardzo specyficzny rodzaj człowieka, coś pomiędzy Litwinem i Polakiem i coś zupełnie wyjątkowego. I coś z tej wyjątkowości chyba na jego prawnuka przeszło. I taka osobność też w takim razie. Ani Polak, ani Litwin, tylko Żmudzin i Kontrym też. Bo w zasadzie trudno go zakwalifikować jakoś po jakiejś stronie w sporze. On bardzo różne, tak jak tu już przytoczyłem, różne funkcje w swoim życiu pełnił. Za każdym razem wywiązują się z nich niezwykle rzetelnie. Bo to był człowiek barwny, ale jednocześnie bardzo mocno siedzący w rzeczywistości, bardzo mocno trzymający się ziemi i robiący wszystko, czego się podjął, od początku do końca, od A do Z, bardzo dokładnie i rzetelnie. A czy on, wstępując do szkoły oficerskiej, do szkoły kadetów, to był jego wybór, czy tak po prostu postanowiono, że tak jak ojciec będzie służył? Oczywiście są na to dwie odpowiedzi. Jedna zgodna z historią rodziny i przekazem, tradycją rodzinną, gdzie w rodzinie Kontrymów ciągle wspomina się, że po którejś z kolei klęsce powstania pradziad naszego bohatera powiedział sobie, że rzemiosła wojennego trzeba się uczyć choćby i od wroga i poszedł służyć w armii carskiej na Kaukazie. I potem kolejne pokolenia Kontrymów wybierały ten fach, tą profesję wojskową, co dla katolika nie było wcale w carskiej Rosji takie proste, bo niektóre szkoły oficerskie dla katolików były zamknięte, stąd częste konwersje Polaków w Rosji i na prawosławie, ale także na wyznania protestanckie, bo ci mieli wstęp na akademie wojskowe. I właśnie w szkole, w swojej książce pan pisze, że był prześladowany za to, że się określał jako Polak. Takie są jego wspomnienia. On twierdzi, że był prześladowany z tego powodu, że był Polakiem. Chociaż pewnie ta polskość nie była jakoś wyjątkowo manifestowana, bo pamiętajmy, że był synem carskiego pułkownika i człowieka należącego do dworu cara. Miał status dworzanina carskiego, więc no, nie była to zapewne polskość manifestująca się, nie wiem, obchodami rocznic patriotycznych czy odmową śpiewania hymnu carskiego. Natomiast jakaś ta odmienność musiała być i musiała przyciągać uwagę jego kolegów z korpusu kadetów, skoro wspomina, że goniono za nim, obrzucając go kamieniami i krzycząc lach, lach. No więc coś w tym musiało być. Początek jego kariery wojskowej to rok 1917, pierwsza wojna światowa i nie wiadomo, czy sam wstąpił do armii, czy został po prostu powołany.
To znaczy wiemy na pewno, że zgłaszał się co najmniej dwukrotnie, bo te dokumenty zachowały się w archiwach rosyjskich, na ochotnika, ale z powodu zbyt młodego wieku nie został przyjęty. I dopiero w momencie osiągnięcia wieku, który umożliwiał według przepisów carskiej Rosji skierowanie go na front, w tempie przyspieszonym ze szkoły kadetów został wysłany na kurs chorążych i potem trafił na front w Karpatach. A potem przechodzi do drugiego korpusu polskiego i tam bardzo sprytnie się zachowuje, bo zamiast trafić do kompanii oficerów, wybiera jednostkę liniową, gdzie szybko awansuje. No, ale przypomnijmy też jeszcze chwilę wcześniej, że oczywiście awansował także w armii carskiej do stopnia podporucznika i zebrał całkiem imponującą kolekcję carskich orderów i odznaczeń za męstwo, służąc w zwiadzie i chyba zapisując się jednak dosyć pozytywnie w historii swojego pułku czy swojego batalionu. A dlaczego po I wojnie światowej nie wraca do Polski? Tradycja rodzinna twierdzi, że nie mógł, to znaczy, że starał się przedzierać w kierunku na Archangelsk, Murmańsk, gdzie już były wojska francuskie, angielskie i skąd można się było dostać do Francji, a dalej do armii polskiej, ale ta tradycja no jakby ma się trochę nijak do geografii. To znaczy, gdyby w momencie, kiedy po rozbiciu drugiego korpusu rzeczywiście podążył na północ, to przypuszczalnie bez problemu, jak tysiącom Polaków, by mu się to udało. On jednak po drodze, no tutaj słowo po drodze jest kluczem, no bo to jest prawie 700-800 kilometrów w bok od tej najkrótszej trasy na Murmań, trafił do Wiatki, do mamy i chyba też nie za bardzo mu się spieszyło w dalszą drogę, skoro podjął pracę zarobkową przy budowie dworca. Czyli to było tak, jakby nie planował dalszej służby wojskowej? To znaczy historia tym się różni od prawa karnego, że nie mamy obowiązku rozstrzygania wszystkich wątpliwości na korzyść oskarżonego przed historię, czy osoby stojącej przed sądem historii. Ale myślę, że no, pamiętajmy o bardzo młodym wieku. No, człowiek w wieku 17-18 lat no, nie podejmuje takich decyzji, kierując się kryteriami, które pozwolą mu potem dobrze wypaść w podręczniku historii. No być może chciał sprawdzić, czy nie potrzeba czegoś jej rodzinie, być może chciał zobaczyć, czy jego siostry, jego matka żyją w jakimś bezpiecznym otoczeniu w Wiatce. No trzeba pamiętać, że to była rewolucyjna Rosja, a to była rodzina carskiego pułkownika, więc no miał powody, żeby się o swoją rodzinę martwić. No i przez to właśnie, że był oficerem carskim, zostaje aresztowany, co jest takim specyficznym sposobem poboru do Armii Czerwonej. To znaczy, tego dokładnie nie wiemy. To znaczy, wiemy, że został aresztowany i według różnych zeznań samego kontryma, to aresztowanie trwa raz, jak opowiada, 2 tygodnie, drugi raz 2 miesiące, trzecim razem pół roku. Nie wiemy dokładnie, ale przypuszczalnie najbardziej prawdopodobne jest to, że kiedy wydano dekret po kolejnych klęskach wojsk rewolucyjnych o poborze byłych oficerów i urzędników carskich, on się po prostu do tego poboru nie zgłosił i stąd aresztowanie i stąd poprzez aresztowanie znalezienie się w wojskach komunistycznych, wojskach rewolucyjnych rosyjskich. I zostaje wysłany do Archangielska, gdzie walczy i zostaje odznaczony. A z wysłaniem to nie jest takie proste. On nie został wysłany, on dowodzi tymi wojskami, które idą na Archangielsk. Tutaj zadziwiający przeskok, no bo skąd nagle z piwnicy czerezwyczajki, która go aresztowała, skąd nagle staje na czele, nie wiemy dokładnie, no ale jednostki, która liczy 1200-1400 osób, czyli minimum pułka, być może brygada. Tego dokładnie nie wiemy. Natomiast bardzo prawdopodobne jest, że po prostu pułk, który w tym czasie stacjonował w Wiatce, był tym samym pułkiem, w którym on uzyskiwał stopień chorążego. No i żołnierze jeszcze go pamiętali jako przyzwoitego młodego człowieka. No i kiedy dochodzi do wyboru
oficerów, dowódców przez te zbuntowane oddziały, no to powiedzieli, a tutaj kontrym jest taki, my go znamy, nie jest bardzo złym oficerem, nie będzie nami pomiatał, wybierzmy go na dowódcę. No i tak stał się dowódcą. Jego brat w tym czasie został komendantem garnizonu w Wiatce, więc można powiedzieć, że rodzina kontrymów jakby zmonopolizowała dowództwo wojskowe. W końcu w jednym z najważniejszych przeduralskich garnizonów. A czy to było tak, że w takim razie w tym momencie już kontrym się angażował po stronie bolszewików, czy to była po prostu tylko służba? Tu mamy dwie przesłanki do oceny decyzji. Późniejsze relacje kontryma, który twierdził, że jego świadomość już wtedy została ukształtowana lewicowo. On się powoływał na swojego wuja, stryja, który był zesłańcem, stałym PPS-owcem, który właśnie w Wiatce miał go nakierowywać na te rewolucyjne tory. Więc z jednej strony możemy podejrzewać, że ta jakby propaganda, czy ten komunizm trafił na dosyć podatny grunt. Nie wiemy, czy był komunistą i z dzisiejszego punktu widzenia powiedzenie o kimś, że był komunistą, wygląda jak jakiś straszny zarzut. No, pamiętajmy, to są realia roku 17-18. Wtedy słowo komunizm no, nie było aż taką obelgą, za jaką można poczytywać je dzisiaj, więc no, on miał na pewno jakąś świadomość i wrażliwość lewicową. A czy się opowiedział za władzą bolszewicką, bo tak właściwie należałoby pytać, no jego cały dalszy życiorys pozwala nam mówić, że tak, bo gdyby to był przymusowy pobór, no to człowiek wzięty z przymusu w kamasze i służący w obcej mu armii dla obcej ideologii, no stara się raczej nie wyróżniać, nie odznacza się jakąś szaleńczą odwagą, nie dokonuje bohaterskich czynów. Których właśnie kontrem dokonuje. W rozumieniu wojsk bolszewickich rewolucyjnej Rosji, tak. No to były czyny bohaterskie, za które zostaje odznaczony orderem Czerwonego Sztandaru. I wszystkie relacje, które zachowały się i mówią o przyczynach przyznania tych odznaczeń, no wszystkie wskazują na szaleńczą odwagę, z jaką prowadził swoich ludzi do walki. Zachowała się na przykład taka relacja, że poprowadził swoich ludzi do natarcia po ledwo zamarzniętej rzece, że połowa z nich wpadła do lodowatej wody, no pamiętajmy, no przeduralski, ale północny garnizon. I rzeczywiście z szaleńczą odwagą tych białogwardzistów oraz Anglików oraz Francuzów wypierał z tej północnej Rosji. Wstępuje też do partii bolszewickiej, chociaż to nie jest takie proste, bo potem zostaje cofnięty na taki okres kandydacki. To znaczy, no jeżeli bohaterski dowódca odznaczony orderem Czerwonego Sztandaru mówi, że chce przystąpić do partii, to nie sądzę, żeby ktoś na warunkach frontowych dokonywał jakichś dogłębnych sprawdzeń, czy on ideologicznie się nadaje. No oczywiście w późniejszym okresie, kiedy władza radziecka się już stabilizuje, kiedy te możliwości prowadzenia dochodzeń są już większe, to oczywiście, że ktoś odnajduje, że no synek carskiego pułkownika no być może nie jest dobrym kandydatem do partii bolszewickiej, ale też nie wyrzucają go z tej partii, tylko każą mu odbyć dodatkowy roczny okres kandydacki. Ale czy to było związane tylko z tym faktem, że był oficerem armii carskiej i synem oficera armii carskiej, czy też z tym, że z wojną polsko-bolszewicką, w której kontrym też bierze udział po stronie właśnie bolszewików? No ale w wojnie polsko-bolszewickiej on się odznacza znowu bohaterskimi w rozumieniu strony bolszewickiej czynami. On do końca osłania odwrót Tuchaczewskiego spod Warszawy. No gdyby rzeczywiście było tak, jak chcielibyśmy wierzyć, to znaczy, że to był biedny człowiek zmuszony do służby w armii bolszewickiej, no cóż było łatwiejszego niż wpaść do niewoli osłaniając odwrót, będąc ostatnim, który osłania wszystkich uciekających Rosjan. No nie, no on do końca był wierny i do końca walczył po tamtej stronie. No jego drugi historycznie, jakby jeżeli chodzi o datę, trzeci, ale drugi, jeżeli chodzi o chronologię historyczną Orderu Czerwonego Sztandaru, to jest właśnie za osłonę tego odwrotu. No, on niewiele mu brakowało, żeby zdobył Warszawę z Tuchaczewskim.
Ale czy to też nie było tak, że ta sytuacja, w której on właśnie poświęca się, jest bohaterskich czynów dokonuje, a tutaj zostaje cofnięty na ten okres kandydacki, czy to nie jest taka rysa, która powoduje, że on zmienia front? Wie pan, jeżeli szukamy przyczyn, dla których można zwątpić w komunizm, zwłaszcza w jego wydaniu z czasów rewolucji rosyjskiej, to mamy tysiące powodów. No, my równie dobrze możemy powiedzieć, że kiedy został skierowany do tłumienia buntów w guberni tambowskiej, naoglądał się takich okrucieństw, jakich wojska bolszewickie dopuszczały się na właściwie biednych, zbuntowanych chłopach. Łącznie z użyciem przeciwko tym bezbronnym chłopom gazów bojowych, łącznie z zamykaniem ich w obozach koncentracyjnych, łącznie z rozstrzeliwaniem całej wsi. No to są rzeczy, po których naprawdę można zwątpić, jeżeli się jest ideowym komunistą wcześniej, to zobaczywszy coś takiego, można zwątpić w komunizm. I nie trzeba tutaj osobistej krzywdy. Ja myślę, że akurat Konty był taką osobowością, że osobista krzywda to było coś chyba najmniej dla niego istotnego, ważnego. W każdym razie zostaje skierowany na kurs do Wojskowej Akademii w Moskwie, czyli to jest też swego rodzaju wyróżnienie. No to plasowało go naprawdę w elicie elit armii bolszewickiej. Pamiętajmy, chociaż może zapomnijmy, ale na potrzeby tej dyskusji pamiętajmy o człowieku, który się nazywał Sikorski. I był jednym z ówcześnie najwyżej uplasowanych bolszewików. Pamiętajmy o człowieku, który się nazywał Świerczewski, jeszcze lepiej znana postać, który no właściwie mógłby być ordynansem kontryma wówczas. No jeżeli Świerczewski był kandydatem na instruktora walki na bagnety w szkole oficerskiej, a tymczasem kontrym dużo wyższy od niego stopniem, z trzema czerwonymi sztandarami zamiast jednego, był już w Akademii Wojskowej, no to wyobraźmy sobie przez chwilę, że kontrym robi tą karierę w armii bolszewickiej. No nie trudno sobie wyobrazić, że mógłby być najwyższym oficerem polskiego pochodzenia w Armii Czerwonej w momencie, kiedy byłoby potrzebne ktoś na stanowisko naczelnego dowódcy Ludowego Wojska Polskiego. I tutaj następuje Wolta, podejmuje współpracę z wywiadem polskim. Połączyliśmy się z panem profesorem Andrzejem Pepuńskim, który jest znawcą historii polskiego wywiadu. Proszę o założenie słuchawek, żeby pan też słyszał. Panie profesorze, to nie była jedyna osoba z wysoko postawionych bolszewików, którą udało się zwerbować polskiemu wywiadowi, attaché wojskowemu w Moskwie. No tak, jeśli chodzi o początki działalności naszej w Moskwie, to attaché wojskowy pułkownik Romuald Wolikowski, który przybył wkrótce po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Rosjanami, attaché wojskowy nie powinien bezpośrednio utrzymywać kontaktu z agenturą, ale w tej pierwszej fazie, w pierwszych miesiącach mógł nawet bezpośredni kontakt mieć z kontrymem, bo jeden z pracowników attaszatu naszego wywiadu właśnie na wschodzie ze swoich wspomnień, które publikował w Kanadzie, wspomina, że on osobiście utrzymywał kontakt z bardzo wysokim oficerem Armii Czerwonej. Nie wymienia nazwiska tego oficera, ale wśród agentury, którą obsługiwały wtedy nasz attaszat wojskowy i oficerowie tego attaszatu, no nie wymienia się innych osób o tak wysokim stopniu. I jedynie ta wzmianka, że bardzo wysoki oficer. Być może to chodziło o kontryma. Władysław Michniewicz to jest tym oficerem, który utrzymał bezpośrednie kontakty prawdopodobnie z kontrymem. No, jeśli chodzi w ogóle o nas możliwości naszego wywiadu wówczas, one były były niewielkie, ponieważ tam była jeszcze misja, kilku oficerów mieszkało na terenie stacji kolejowej w wagonach. No, warunki mojej egzystencji były bardzo trudne. Poza tym byli obserwowani przez czekistów, więc prowadzenie jakiegokolwiek wywiadu na terenie Moskwy w tych pierwszych miesiącach, w tym okresie, kiedy zgłosił się kontrym do Wolikowskiego, było niezwykle trudne i dlatego uważam, że jego osoba to, no, była bardzo ważna, ważnym źródłem musiał być, jeśli nawet
przekazywał, no, prawdopodobnie przekazał cenne informacje. Myśmy tam mieli kilka źródeł, no, to znaczy wcześniej jeszcze, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, Władysław Zaleski, były żołnierz Armii Carskiej, otrzymał polecenie z oddziału drugiego, żeby pojechał do Moskwy, nawiązał kontakty te stare jeszcze sprzedrewolucyjne i starał się dostać do Armii Czerwonej. Udało mu się to zrobić. Został nawet pierwszym sekretarzem w organizacji partyjnej, nie wiem czy w jakimś oddziale w sztabie generalnym sowieckim. I on jako sekretarz otrzymywał meldunki z frontu polsko-bolszewickiego, różne oceny i tak dalej, zamiary Armii Czerwonej. I te meldunki, opracowano meldunki wywiadowcze i przekazywane były do Polski. Był to, z czasowych badań wynika, że był to nasz najcenniejszy informator w okresie wojny polsko-bolszewickiej, znaczy tkwiący bezpośrednio w sztabie generalnym. Później musiał niestety, znaczy ubiegł aresztowanie, była u niego grupa kilku współpracowników i ktoś ostrzegł, że będą za chwilę czekiści ich próbowali aresztować, więc oni zbiegli i ta działalność została Zaleskiego przerwana. On dostał się do kraju, jeszcze później prowadził działalność wywiadowczą. I po nim takim drugim, prawdopodobnie drugim ważnym informatorem mógł być Kontrym. A czy istniała możliwość, że on został podsunięty polskiemu wywiadowi przez wywiad sowiecki? No tak, no proszę Państwa, taka możliwość zawsze, taką możliwość należy zawsze brać pod uwagę, no ale jego cała działalność, cała późniejsza działalność, no świadczyła o tym jednak, że on był po polskiej stronie. Znaczy myśmy mieli, nasz wywiad miał do czynienia wielokrotnie z dwustronnymi agentami albo osobami podejrzewanymi o dwustronną działalność. Były takie przypadki, że na przykład człowiek, który pracował na dwie strony, został przez nas zdemaskowany. Następnie myśmy go nie aresztowali, staraliśmy się go odwrócić skutecznie, a przy okazji przedtem jeszcze wycisnąć jak cytryny dosłownie z wiadomości, jakie przekazał, fałszywe wiadomości, jakie przekazał nam, bo jeżeli był inspirowany przez tamten wywiad, no to on musiał być świadomy tego, że przekazuje również fałszywe informacje. Więc mówię, ta gra wywiadów, ona się toczyła już od początku lat 20. No nie jest wykluczone, że mogli, Rosjanie mogli go nam podsunąć, jak to się wówczas mówiło, ale na pewno był sprawdzany, na pewno był obserwowany. Zresztą są instrukcje, które mówią, że nie tylko a naszych agentów, których my wysyłaliśmy, a później wracali na przykład z wywiadu, to ich później kontrwywiad bardzo skrupulatnie dość długo obserwował i sprawdzał. No w przypadku Kombryga to wyjątkowa postać, no na pewno podjęto również specjalne wobec niego działania sprawdzające, wszelkie jego kontakty i tak dalej. I widocznie no, przeszedł obronną ręką, czy nie ujawniono jakichś podejrzanych kontaktów, że go akceptowano, że on później trafił do służby i do policji, do Straży Granicznej, także musiał być zweryfikowany korzystnie, ale do końca oczywiście na 100% nie można mieć pewności, czy on nie był dwustronnym agentem. Ale do wojska go nie przyjęto, czyli też nie do końca mu ufano. No tak, no bo proszę Państwa, to była wyjątkowa postać, no takich, tego kalibru ludzi, bo myśmy nie mieli w szeregach Wojska Polskiego. Byli oficerowie Armii Carskiej, ale z Armii Czerwonej to niestety, no, takich u nas nie weryfikowano, no, nie przyjmowano do wojska takich kandydatów. A czy można powiedzieć, że skoro on był w policji i między innymi zajmował się zwalczaniem organizacji komunistycznych, że utrzymywał jakiś kontakt z polskim wywiadem? No tak, jeżeli, proszę Państwa, to jest, sprawa jest jeszcze, chciałem jeszcze powiedzieć o drugiej stronie, to znaczy tak, z kolei wielu Polaków tkwiących na przykład w polskiej organizacji wojskowej, to znaczy współpracujących z oddziałem drugim, przeszło na stronę sowiecką i oni, to znaczy to jest w okresie, kiedy o tym Michniewiczu wspominam, Michniewicz w 20 roku, bodajże w lipcu, tuż przed Bitwą Warszawską został wysłany z grupą poprzez państwa bałtyckie do Moskwy i ponieważ nastąpiła zdrada i cała ta grupa została aresztowana, jemu się jakoś udało, no więc po prostu to zagrożenie było bardzo poważne, że
nasi ludzie, nasi agenci po prostu byli demaskowani. I tutaj, no mówię, sprawa kontryma na pewno była nietypowa. Musiał być na bardzo dużym dystansem traktowany. Ale mówię, no całego sylwetka, no świadczyłaby, całego działania świadczyłaby o tym, że był po polskiej stronie i był lojalny. A to, że miał taką przeszłość, no trudno, no miał taką przeszłość, ale w pewnym momencie, tak jak zresztą pan wcześniej mówił, to co on zobaczył w czasie wojny, zresztą ja oglądałem dokumenty pokazujące zwyrodnienie żołnierzy bolszewickich po bitwie warszawskiej. Niektóre zwłoki były wielokrotnie, jak oni pisali w protokołach, wielokrotnie zabici. Byli ludzie, znaczy przebity wielokrotnie, postrzelony, następnie przebity bagnetem, a jeszcze powieszone te zwłoki były na przykład na drzewie. No strasznie się bezczeszczono naszych żołnierzy. Więc jeśli on coś takiego widział, na pewno się od nim odezwała ta no, polska, no tam, że tak powiem, i mógł zmienić całkowicie stosunek do bolszewików. To jeszcze mam jedno pytanie dotyczące policji, bo jedna z zatrzymanych przez Bolesława Kontryma, Walentyna Najdus, potem wspomina o tym, że była w czasie przesłuchania bita. Czy policja polska biła, policja państwowa biła przed II wojną światową komunistów w czasie przesłuchań? No tak. Tak, w opracowaniach tych ukazujących się w PRL-u było wiele takich momentów, w którym pisano, że policja biła podczas przesłuchań. Oficjalnie, ja zajmuję się w tej chwili taką ciekawą postacią, z panem inspektorem Janem Płotnickim, piszemy książkę z kolegą na ten temat, to był wysoki oficer Policji Państwowej, który między innymi pracował w inspekcji, czyli badał wszelkie nadużycia, no i w ogóle organizację i działalność policji, ale badał właśnie przede wszystkim nadużycia policji. I z tych protokołów, które są w archiwum akt nowych, wynika, że w przypadku ujawniono, więc oficjalnie ktoś zgłosił, że został pobity przez policję, było prowadzone postępowanie i jeżeli udowodniono, no to po prostu żegnał się ze służbą, był karany, bo było postępowanie karne prowadzone. Ale to nie znaczy, że policja nie biła. Znaczy w czasie przesłuchań, szczególnie policja polityczna, oficerowie tej policji politycznej mogli się znęcać, to mogło dochodzić do takich nadużyć. Ale mówię, jeżeli ta sprawa się ujawniła i było poważne nadużycie, no to nie było wolno. Generalnie były rozkazy, z których wynikało, że w budynkach na terenie instytucji policyjnych nie wolno bić. Natomiast policja w czasie rozruchów, buntów, demonstracji używała siły i to dość brutalnie postępowała. No, były przypadki postrzelenia, zabójstw, także naliczyłem, że ponad 100 osób zostało zabitych w okresie II Rzeczpospolitej przez policję przy okazji różnych pacyfikacji, ale to była całkiem inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o policję, o przesłuchania w budynkach policji, to one oficjalnie były zabronione. No Kontrym mógł użyć siły, no człowiek jest tylko człowiekiem, mógł się zdenerwować ale to i kogoś uderzyć, ale to nie znaczy, że pastwiono się po prostu nad każdym zatrzymanym czy oskarżonym. Bardzo dziękuję panie profesorze. Pan profesor Andrzej Pepoński. Wróćmy do Kontryma. Pan w swojej książce, pisze o tym, że on nie został po swojej ucieczce do Polski ani zdegradowany, ani pozbawiony odznaczeń. Żadnych konsekwencji też nie wyciągnięto w stosunku do jego rodziny. Czyli to świadczy o tym, jakby za pozwoleniem władz opuścił Związek Radziecki. Tu mamy pełną paletę możliwości. Właściwie możemy zastosować kombinatorykę matematyczną i wszystkie możliwości muszą być brane pod uwagę. No mamy taką możliwość, że na przykład Kontrym został wytypowany przez wywiad sowiecki i podstawiony Wolikowskiemu, po czym pod wpływem rozmów, pod wpływem przeżyć przejrzał na oczy i stał się zadeklarowanym współpracownikiem polskiego wywiadu. Możemy przyjąć tezę, że na przykład wypełniał polecenia swoich sowieckich mocodawców, dopóki nie przyjechał do Polski, gdzie zobaczył, jaka jest różnica w poziomie życia, w poziomie wolności, demokracji. I dopiero tu postanowił, że nie chcę mieć nic wspólnego z Czerwonym, nie będę podejmował żadnych kontaktów.
Ale tutaj znowu są takie pewne, to znowu jest proces poszlakowy. To znaczy wiemy z dokumentów zachowanych w archiwach rosyjskich, że sowiecki wywiad wojskowy GRU uznawało Bolesława Kontryma za swojego współpracownika. I to jest pewne. Wiemy też, że Kontrym nigdy nie został wykreślony ani z ewidencji współpracowników, ani jego nazwisko nie zostało, co w bolszewizmie zdarzało się bardzo często, wykreślone z podręczników historii czy ze spisów odznaczonych. Wiemy, że miał postawiony pomnik, gdzie było wyryte jego nazwisko. Wiemy, że we wspomnieniach, które były bardzo dokładnie cenzurowane z okresu wojny polsko-bolszewickiej, pojawiało się jego nazwisko jako bohatera. I wiemy wreszcie, że jego rodzony brat, który no, według wszelkich zasad panujących w ówczesnej bolszewickiej Rosji powinien być pociągnięty do odpowiedzialności za zdradę w rodzinie, nie tylko nie poniósł żadnych konsekwencji, ale pracował nadal w organach bezpieczeństwa bolszewickiego. On tłumił bunty chłopskie i należał naprawdę do takiej bardzo zaufanej, wąskiej, czerwonej elity wojsk wewnętrznych. Więc są pewne powody, żeby mieć wątpliwości. No, gdyby Kontrym rzeczywiście przeszedł tak w 100% na polską stronę, a wcześniej został zwerbowany przez GRU, no to powinien poopowiadać polskiemu kontrwywiadowi o metodach działania wywiadu sowieckiego, powinien podać współpracowników, powinna się rozpocząć jakaś gra operacyjna z Rosjanami. Być może polski wywiad chciałby przez Kontryma podsyłać jakieś mylące, dezinformujące wiadomości. No, do tej pory nie odkryto żadnych śladów takich zabiegów, więc no, to jest właśnie piękno historii, że mamy kilka faktów i każdy z równym prawdopodobieństwem może wybrać sobie drogę interpretacji. Jeden może powiedzieć: przyjechał do Polski, przejrzał na oczy, zaczął zwalczać komunizm, jego późniejsze zasługi przeważają i w związku z tym nie mówmy, że był współpracownikiem. Kto inny może powiedzieć: no, być może był wytypowany na agenta śpiocha, może miał awansować, uplasować się gdzieś wysoko w hierarchii policji, wojska polskiego i dopiero potem podjąć współpracę, czy zostać agentem wpływu. No, każdy może sobie dopisać do faktów pewną swoją interpretację i ja nie odważę się powiedzieć, że tylko jedna jest prawdziwa. Mhm. Teraz przeskoczymy dość duży kawałek czasu, bo połączyliśmy się z panią Ireną Makowską, pseudonim Emilia Skała, łączniczką AK, która była podkomendną Bolesława Kontryma w czasie Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jakim on był dowódcą? Więc według mojej oceny i nie tylko mojej, ale wszystkich, którzy byli w tym czasie, a byliśmy jak cały ten oddział nasz, to był przypadkowo zgromadzony, bo byli żołnierze, którzy przed powstaniem już pracowali, że tak powiem, pod kierunkiem Bolesława Kontryma. Byli żołnierze, którzy byli też tacy, którzy przyszli z gór, jak to my mówimy, z gór świętokrzyskich. Byli również żołnierze Armii Krajowej, którzy w Warszawie już też przed tym współpracowali z Kontrymem. Ja słyszałam ten ostatni fragment pana, który mówił no, w sposób bardzo rzeczowy, spokojny na temat Kontryma i podejrzeń co do tego, że on pracował tutaj, zabierał się do pracy jako szpieg na rzecz Sowietów. Nie mogę tego słuchać.
bo w tym okresie, w którym go, tak powiem, została mu przedstawiona jako jeden z tych żołnierzy. I po tym wszystkim, co on po tym przeżył, bo tego nie da się po prostu opowiedzieć. Tego nawet po tylu latach nie można o tym myśleć w spokoju, że ten człowiek, mężny Polak, bo przecież on był Polakiem, to była rodzina, która zachowała swoją polskość przez wszystkie lata, choć byli pod zaborem rosyjskim, wtedy był rosyjski zabór, prawda? Był człowiekiem honoru w każdej sytuacji, jakaś, nawet i w drobnych sprawach. I absolutnie nie chcę słuchać takich podejrzeń, że on tutaj zdołał się, że tak powiem, przedostać już od Sowietów do Polski, żeby prowadzić wywiad. No, można by dużo na ten temat opowiadać. Państwo nie mają tyle czasu. Trudno zresztą byłoby wiele opowiadać o tym, ale ja jako człowiek doświadczony, bo po wojnie studiowałam prawo i skończyłam Wydział Prawa na Uniwersytecie, w związku z tym miałam bardzo dużo z różnymi ludźmi do czynienia. A interesowałam się psychologią jeszcze, jak żartowali w naszej rodzinie i wśród przyjaciół, że ja się nauczyłam czytać na dziełach profesora Wifickiego, znanego, jeden z najwspanialszych psychologów w okresie przedwojennym. No, były żarty oczywiście. Ale gdy się z tym człowiekiem spotkało w takich specyficznych zupełnie warunkach, a jako niedoświadczona kobieta, prawda, młoda kobieta, jego obserwacja i stosunek do nas wszystkich w tych bardzo trudnych warunkach, bo proszę pamiętać, że on kierował oddziałem nie bardzo licznym na plac Małachowskiego, ulica Królewska i Kredytowa i do Świętokrzyskiej. Że wszyscy mu ufali, wszyscy mu wierzyli, a przecież myśmy sobie zdawali z tego sprawę, w jakiej my jesteśmy sytuacji. On potrafił z nami rozmawiać, on potrafił z nami i decydować o naszych losach, ale myśmy się tego nie bali, myśmy się nie bali żadnej jego decyzji. Szczególnie najbardziej byli chłopcy narażeni na ten. Bo to był człowiek, z którego, gdy się na niego patrzyło, to była wielka prawość, wielka uczciwość w postaci tego człowieka i taka lojalność wobec wszystkich ludzi. Przecież no, znamy historię, w jakich warunkach on przybył do Polski, może tak bym to powiedziała, z Sowietów. I co robił w tym czasie, kiedy pracował jako policjant na wschodzie Polski, prawda? Wilno i tam i okolice. Białystok. Białystok, prawda? Gdyby on przyjechał z tym zamiarem, żeby pracować na rzecz Sowietów, to nawet przy jego wielkich talentach, umiejętności obcowania z ludźmi, pokrycia, tak powiem, swojego ja przed tłumem, większym lub mniejszym, to przecież by się nie dało tego ukryć. Przecież wiadomo jest powszechnie, w jakich okolicznościach on z tej Rosji uciekł, dosłownie uciekł, prawda? Są na to dowody. Ja nie będę się nad tym rozwodziła. Bo pan, który przede mną mówił, na pewno zna więcej materiałów i dokładniej może opowiedzieć, ale przecież to powszechnie wiadomym jest, w jakich warunkach on stamtąd uciekł. Ukrył go ambasador Polski w Moskwie i pozwolił, jak powiem, ułatwił mu ten przejście do Polski. Gdyby on by pracował dla Sowietów, to on by się nie razem z synem, który z nami był również w wojsku, Władkiem,
no, nie, wtedy nie uciekał na Półwysep do Szwecji, do Norwegii, do Anglii na przeszkolenie, na bitwę o przeszkolenie do zrzutu jako cichociemnego. I potem jego pobyt jako cichociemnego w Warszawie, w Polsce w ogóle. I jego działalność, jego odwaga, jego przecudowny, no przepiękny, nie do opisania stosunek do żołnierzy, do każdego żołnierza. Przecież to powszechnie było wiadomo. Myśmy się dowiedziały, kobiety się dowiedziały i część żołnierzy się dowiedziała w późniejszym okresie czasu, że kiedy chłopcy szli wykonywać wyroki, to kontrem był w pobliżu. On nigdy nie byli sami. On gdzieś był. Nikt nie wiedział gdzie. Ale on miał to przekonanie, że on ich nie wypuścił samych. Przepraszam, może ten język mój jest bardzo prymitywny, ale nie, ja jestem no, bardzo poruszona, że mogę to wszystko powiedzieć. Mhm. Ale czyli rozumiem z tego, że udało się zintegrować tych ludzi pochodzących z różnych środowisk i że on dawał wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Ale oczywiście, wielkiego szacunku, wręcz w szacunku. Trzeba było posłuchać, jak on nas żegnał na kredytowej, kiedyśmy już wychodzili, prawda? Kiedy przemawiał do nas. Co powiedział właśnie? No, że on nam dziękuję, że myśmy dołożyli, on znaczy do nas wszystkich mówił jednocześnie, że on nam dziękuje za służbę, że on wie, że wszyscy wszystko robiliśmy, jak tylko najlepiej potrafiliśmy, że dla niego to był prawie zaszczyt, że on dowodził nam, naszym oddziałem. Takie były słowa, trudno dzisiaj powtórzyć, prawda, po tylu latach. I że życzy, żeby wszyscy szczęśliwie wrócili w odpowiednim momencie do domu, a jeśli Polska będzie nas jeszcze potrzebowała, żeby służyli. I piękne słowa pod adresem, bo nas było tam z 10 pewnie dziewcząt, bo sobie była i sanitariat, i łączniczki, i obsługa w kuchni, z tym, że sprawą kuchni, gotowaniem, przygotowywanie, sprzątaniem zajmowały się kobiety, które się same, jak zobaczyły, że my jesteśmy w ogóle nie przygotowane do takiej, to same się zgłosiły tam kobiety, żeby dziewczęta mogły robić inną służbę, a one robiły to zawodowo, że tak powiem, całe te posiłki. Jedna z moich koleżanek, która była trochę starsza i była z mojego plutonu, Zaza Bronisława Pacuska, która wyszła za mąż za jednego z tych, znaczy przed tym już, za jednego z tych sławnych powroźników, która była rodzina znana w całej Warszawie i okolicy. To Zaza, która pochodziła właśnie z południa Polski, postawiła, przy pomocy oczywiście chłopców, postawiła piec do pieczenia chleba i piekła chleb, żeby chłopcy im, żebyśmy mieli chleb pieczony. I on był z tego strasznie dumny, bo żaden oddział nie miał takich warunków. I sposób, w jaki on dziękował wszystkim nam, no i właśnie co było niezwykle eleganckie, powiedziałabym, w stosunku do nas, że właśnie dziewczynom specjalnie dziękował za to, że były w każdej służbie. Zawsze można było liczyć na dziewczęta. Że no, Zazie dziękował, że chleb tam piekła. Z pozoru wydawało się, że on był taki no, surowy bardzo. Owszem, on był surowy, gdy ktoś działał niewłaściwie. A była taka osoba jedna, ale już nie będę o niej opowiadała. To był bardzo surowy. Ale on był dla nas jak najlepszy ojciec tam. Przecież myśmy tam mieli ile? 18, 19, 17, 20, chłopcy byli trochę starsi, ale dziewczyny, no jedna tylko była taka starsza, już była po studiach. Przed wojną po studiach w uczelni wyższej. A myśmy były, te wszystkie, które były, to były maturę w czasie wojny zdawałyśmy. Byłyśmy w takim wieku, że w czasie wojny zdawałyśmy maturę.
ale był bardzo surowy, no bo był taki wypadek, że do śpiżalni dobrał się w nocy i ktoś tam, nie będę szczegółów mówiła, kto to był, no i, no i to się oczywiście w jakiś sposób musiało ujawnić. I on tego człowieka oczywiście natychmiast wyrzucił, ale był taki zdenerwowany, że to się zdarzyło w jego oddziale. On sobie nie wyobrażał, że ludzie, którzy pod jego komendą mogli coś takiego zrobić. Więc, a wtedy, kiedy był bardzo poraniony pod pastą, o tym się nie mówi, tylko inne zgrupowanie pastę zdobywało. Nasi żołnierze tam byli od kontryma i kontrym był ranny w ataku na pastę. Znieśli go, bo w nogi był ranny. I parę dni był w szpitalu, to trzeba było do niego 5 razy dziennie biegać i mówić, że u nas jest wszystko w porządku, żeby on się nie martwił o nas. Ale kiedy był taki wypadek, że on szedł i naprzeciw niego szedł ktoś, nie będę nic więcej powiedziała, tylko powiem ktoś, kto miał coś za pazuchą, jak to się mówiło, prawda, w staropolskim języku. A ja z daleka to tylko widziałam i zatrzymał tę osobę, która to niosła i okazało się, że to było lis z jakiegoś mieszkania. I kątem tak go uderzył, że on 3 koziołki fiknął. I ja widziałam na tej twarzy u niego z daleka, że on po prostu... Jak to? Jego podkomendny. Jak to? Jego... To nie był podkomendny, bo on był łącznikiem tylko, prawda? Ale był podkomendą. Że to się mogło zdarzyć w tym oddziale. Czy człowiek, który tak jak były sugestie tutaj, prawda, że on jechał z tym zamiarem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, przekupiony. No trzeba sięgnąć. Jak to się stało, że jego ambasador Polski przemycił, że tak powiem. Że takie materiały tam są, ja nie mówię, że pan, który mówił przede mną, że tam są takie materiały, ale to one zostały stworzone nawet może dopiero po wojnie. Po to, bo oni nienawidzili kontryma. To zresztą po tym ujawniło się wszystko, prawda? Kiedy on jako ciechociemny został w Polsce i wrócił do Polski po zakończeniu wojny. Gdyby on rzeczywiście pracował dla Sowietów, to po powrocie do Polski przecież oni by go nie maltretowali w taki straszny sposób. Nie wyobrażacie sobie państwo, w jaki sposób oni go traktowali, jak oni go niszczyli. Żonie po tym oddali szczęki, które on miał w Anglii wstawione. Więc jak oni się z nim obchodzili, jak oni go musieli bić, jeżeli by bili mu szczęki sztuczne. Mm-hmm. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pani Irena Makowska, podkomendna Żmudzina w czasie Powstania Warszawskiego. Wróćmy jeszcze, bo przeskoczyliśmy bardzo długi okres życia Bolesława Kontryma. Wróćmy do początku wojny. On miał za zadanie dotrzeć jako kurier do ewakuowanego rządu, ale jednak nie udało mu się. To znaczy z formalnego punktu widzenia wypełnił zadanie, ponieważ przekazał pakiet poczty dyplomatycznej, który przyszedł ze Szwecji, wprawdzie no nie tak jak miał przekazane pełnomocnikowi ministra spraw zagranicznych, ale przekazał wydelegowanemu urzędnikowi województwa, który potem te dokumenty przekazał we właściwe ręce, wykonał to zadanie, natomiast no wracając już do Wilna, już musiał się opędzać pistoletem od czerwonych, zrewoltowanych band, które na tym terenie już zaczęły działać tuż przed wkroczeniem wojsk radzieckich. Jeśli państwo chcą zadać pytanie, to zbliżamy się powoli do końca audycji, więc jest to ostatnia szansa, 22 645 22 22. Prosimy o telefony, o pytania. A my jeszcze porozmawiajmy chwilę o organizacjach, w których służył i które organizował Bolesław Kontrym w czasie II wojny światowej. Między innymi organizuje Służbę Śledczą Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa.
To znaczy, tak jak kontrym był we wszystkich oddziałach, w których służył, był kochany przez podkomendnych, tak kontrym był naprawdę dużym problemem dla wszystkich dowódców, którzy mieli nim dowodzić, ponieważ kontrym miał bardzo szerokie poczucie niezależności i potrzebę mówienia prawdy. I on bardzo wielu swoich dowódców zraził tym, że mówił im prosto w oczy prawdę. No, on został zrzucony tu w Polsce jako cichociemny i miał służyć w wachlarzu, w organizacji stricte wojskowej, stricte dywersyjnej. I no, on nie ma co ukrywać. Pokłócił się z dowództwem wachlarza, uważając, że to dowództwo szafuje życiem podwładnych, wydając im polecenia przeprowadzania kompletnie bezsensownych akcji, które mają tylko podnosić statystyki wysyłane następnie do Londynu. I kiedy mówimy o takiej słynnej akcji polskiego podziemia, odbicia więzienia w Pińsku, gdzie Paczkowskiego, pseudonim Wania, Niemcy zatrzymali, to trzeba powiedzieć, że Paczkowski został zatrzymany w czasie akcji, której przeprowadzenia kontrym odmówił, mówiąc, że jest to akcja kompletnie absurdalna, że obiekt, który ma zostać wysadzony, jest nieistotny z punktu widzenia strategicznego, że akcja tylko niepotrzebnie narazi oddziały wachlarza na możliwość wpadki. I rzeczywiście stało się dokładnie tak, jak kontrym to przewidział. No, nie należy się dziwić, że po tym jego kariera stricte wojskowa w strukturach wachlarza, w strukturach HK, no, była bardzo zagrożona. W związku z tym kontrym przeniósł się, korzystając ze swoich przedwojennych kontaktów, do struktury delegatury rządu na kraj. I oczywiście tam miał dwa równoległe zadania. Z jednej strony dowodził oddziałem osłonowym i likwidacyjnym podległym delegaturze, a z drugiej strony był organizatorem PKB, co jakby jak najbardziej wynikało z jego przedwojennego policyjnego przeszkolenia. I rzeczywiście te struktury PKB zostały przez niego w 80-90% przygotowane, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i rejonu warszawskiego. Natomiast bardzo często wyjeżdżał i pomagał organizować struktury w terenie, a wszystkie dokumenty, na których uczyli się funkcjonariusze PKB, wyszły spod pióra Bolesława Kontryma. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, panu wsłuchuję się. No, tam jest pewnego rodzaju przekłamanie w nazwisku. Moje nazwisko Suski. Mój tata był w okresie międzywojennym w kontrwywiadzie, a przed tym jeszcze tak zwanej szkole kadrowej, co wiemy. I tak zwana, proszę pana, litera W, która dzisiaj tak mało kto mówi, to była symbolem, czyli dla znawców, bo później zostało to troszeczkę pozmieniane. To była tak zwanego dwie literki V nałożone na siebie, które powinny oznaczać otwarcie zasad funkcjonowania, przejęcia administracji tylko naszej z rąk, proszę pana, Niemców. I to było 5 dnia po przekroczeniu Wisły przez Armię Radziecką. Należy obejmować stanowiska, wspomagając Armię Radziecką, żeby jak najszybciej przesuwała się na zachód. Powstanie wybuchło pomimo tego wszystkiego ze względów, chyba raczej to trudno powiedzieć, jakie zaistniały okoliczności, ale prawdopodobieństwo było takie, że pan generał Borko Morowski, który w tym czasie jeszcze nie był generałem, w jakiś sposób dostał niesamowity rozkaz zmieniający te zasady, albo w ogóle nie znał tej literki W. I tutaj rzeczywiście występują osoby, które brały udział w tym powstaniu, bo tak były przygotowywane w pierwszych okresach w celu zabezpieczenia, ale tylko naszej administracji, a później zostały rzucone w tak zwane paszcze, proszę pana, nieprzyjaciela, który dziwnym sposobem, mając na swoim froncie wiele odcinków bardzo newralgicznych,
skupia się w Warszawie, pozostawiając tamte. Czyli tak zadziałała jakaś chyba dawna metoda współpracy pomiędzy stroną niemiecką, a stroną rosyjską, czyli bolszewicką, jeszcze z tak zwanego układu brzeńskiego, czyli paktu, który dawał możliwość Niemcom zdobycia ogromnego majątku rosyjskiego, a z kolei możliwość funkcjonowania Rosji bolszewickiej. I tutaj zaistniała ta bardzo taka trudna sytuacja. I do dzisiaj wiele rzeczy, które się wmontowywuje, jest, proszę pana, no dla mnie niezrozumiałe, bo wielkie poświęcenie, bo znam te osoby, wiem, ale pomimo wszystkiego jeszcze dodatkowo w jakiś sposób nakierowywane przeciwko zasadom funkcjonowania prawidłowego rozeznania, proszę pana, taktycznego wojny. A przecież my nie byliśmy głupcami. Nie byliśmy, naprawdę nie byliśmy. A to, co się stworzyło, to przecież na pewno wszyscy wiedzą, że w 1944 roku mieszkańców stolicy było 750 tysięcy, a po wojnie nie można było się doliczyć 70 tysięcy. I pomimo ogromnych wysiłków ustalono, że około 200 tysięcy to jest na pewno zginęło podczas powstania. Około 140 tysięcy zginęło w getcie żydowskim, a reszta to się stała nadal do dnia dzisiejszego te sprawy są niewyjaśnione. I wielkie poświęcenie, wspaniałe podstawa wszystkich osób, które występowały jako, proszę, no nie wiem, jako obrońcy, a jednocześnie jako skazańcy, bo to było skazanie ich na zagładę. No daje naprawdę i wyciska łzy z oczu, jak się słuchuje w dawne te sytuacje, a nie jednocześnie jeszcze przekłamywane. Mhm. Bo prosta jest rzecz. Przepraszam bardzo, ale naprawdę musimy kończyć już. I jeszcze trzeba powiedzieć kilka słów o procesie i o aresztowaniu i o śledztwie Bolesława Kontryma. To, tak jak mówiła pani Irena Makowska, było wyjątkowo brutalne i okrutne śledztwo i wyjątkowo brutalnie przesłuchiwano Bolesława Kontryma. To było śledztwo w stylu tamtejszych czasów. To znaczy większość osób, na których zniszczeniu zależało ówczesnej władzy, podlegała bardzo okrutnym prześladowaniom. I to, co właściwie stało się udziałem całego pokolenia armii krajowej w mordowniach, w podziemiach UB, no to stało się także udziałem Kontryma. No, jego sytuacja była o tyle zła, że on był potrzebny władzy. To znaczy władza wmontowała Kontryma wbrew jego intencjom, wbrew jego działaniom, w pewne swoje plany. Już to, że się było dowódcą Armii Krajowej, że się było cichociemnym, już to wystarczało bardzo często do tego, żeby podlegać bardzo okrutnemu, brutalnemu śledztwu, torturom. Ale jeżeli dołożymy do tego, że Kontrym pasował władzy do pewnej układanki, którą chciała udowodnić, że Spychalski, że Gomułka to są zdrajcy. Rozgrywka pomiędzy Bierutem i Gomułką, krótko mówiąc. Tak, no Kontrym do tego pasował doskonale, ponieważ no, w podległym Kontrymowi PKB w starcie pracował Lechowicz. Lechowicz, czyli przedwojenny współpracownik sowieckiego wywiadu, przed wojną cywilny pracownik polskiego wywiadu, który pracował na dwie strony, a podczas wojny pracownik wywiadu Armii Gwardii Ludowej wpuszczony jako wtyczka do delegatury rządu. Mhm. Niestety musimy kończyć, nie możemy więcej powiedzieć o tej fascynującej postaci. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, pan Witold Pasek. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Maria Szul, Michał Nowak, do usłyszenia.